Cześć. Dzisiaj wideo inne niż zwykle, czyli takie po prostu trochę przegadane, bo chcę pokazać Ci taki mój mały wynalazek z gatunku, żeby w lesie było wygodniej. Nie jest to rzecz survivalowa, tylko raczej rzecz taka, która jest wygodna, jak siedzi się trochę w lesie i lubi się mieć tam różne rzeczy, tak po prostu, żeby było wygodniej. W jednym z ostatnich filmów pokazywałem już ten blat, ale tak tylko migawkowo. Tym razem powiem parę słów więcej. Jest to blat, który wyciąłem z blachy aluminiowej, dosyć grubej, no bo to musi być dosyć sztywne. Całość ma mniej więcej 25 na 30 cm, więc łatwo mieści się w plecaku. Może też usztywnić plecy. Powycinałem trochę otworów takich, żeby zmniejszyć wagę tego, no bo mimo, że to aluminium trochę jednak waży. Nie zważyłem tego, ale spodziewałem się, że będzie lżejsze. Może moje wyobrażenie o aluminium było inne. Ale nie jest to na tyle ciężkie, żebym nie chciał tego zabierać po to, żeby mieć wygodnie. No teraz sobie siedzę w hamaku i mam obok stolik, na którym mogę sobie sięgnąć łatwo po picie, czy mogę sobie postawić kuchenkę i tutaj swobodnie gotować, nie schylając się jakoś. Oprócz tego, ponieważ to nie jest narzędzie do survivalu, tylko raczej do takiego wygodnickiego bushcraftu, powiedzmy, to jest tu jakby zrobiony organizer, czyli dużo wieszaczków, gdzie można dużo gadżetów, które się nosi ze sobą, powiesić. No i są to takie właśnie miejsca, żeby sobie powiesić, nie wiem, latarkę na przykład, czy takie jak tam wisi piła i siekiera, po prostu na pętelkach. Można sobie tutaj wpiąć w niektórych miejscach na karabinczyki, jeżeli się nosi jakieś takie rzeczy, tak jak ja noszę na tym swoim takim na smyczy różne zestawy właśnie na karabinczykach, no to mogę sobie tutaj to wpiąć. Głośniczek, jak ktoś lubi na przykład w nocy słuchać audiobooków w lesie, no my słuchamy czasami. W styczniu słuchaliśmy Wiedźmina, teraz niedawno słuchaliśmy Marcina Wolskiego. Bardzo fajnie takich opowieści słucha się właśnie w nocy w hamaku. Standardowa mora, w sensie w swoim standardowym tym pokrowcu plastikowym, daje się zaczepić, można spokojnie przyczepić zegarek. Wszystko, co trzeba zrobić, to do tego blatu wyciąć sobie po prostu nogi, które wsuwa się w wygodne, najlepiej wbicie, tylko tak z wyczuciem. Myślę, że to jest w miarę elastyczny materiał, ale myślę, że jak za bardzo na siłę by się coś wbiło, to mogłoby to popękać. Więc trzeba sobie dostrukać odpowiednio cztery nogi, właśnie wcisnąć je w otwory, najlepiej wbić sobie kawałek w ziemię. Wtedy to nabiera stabilności, no bo nie jest to jakieś no, super stabilne. To wiadomo, że to jest taka konstrukcja jakby robiona na szybko, ale bardzo to jakby pomaga, znaczy daje wygodę fajną. Można sobie właśnie na tą kuchenkę postawić i swobodnie gotować, czy cokolwiek, czy położyć smartfona obok. Nawet oprzeć go sobie teraz i oglądać sobie film i leżeć w hamaku, jak ktoś lubi takie rzeczy. Mi zdarzyło się kiedyś oglądać Formułę 1. Akurat mieliśmy wypad do lasu. A że jestem fanem Formuły 1, no to musiałem obejrzeć na żywo. Powtórki mnie nie interesują, interesuje mnie tylko zabawa na żywo w takie rzeczy. Więc siedziałem w lesie i oglądałem sobie transmisję. Także tak jak mówiłem, ja lubię taki wygodnicki bushcraft, jeżeli ktoś też taki lubi, to polecam coś takiego. Mam w tej chwili materiał na jeszcze jeden taki stolik, więc mogę go wyciąć komuś, w razie czego proszę do mnie napisać. Jak będzie więcej osób zainteresowanych, no to będziemy myśleć, jak to zorganizować. Myślę, że dałoby się zrobić też więcej takich dla ludzi, którzy lubią w lesie wygodę. To tyle, pozdrawiam, a ja wracam do hamakowania. Na razie, cześć.